Piotrek dodał trailer, 5 minut, no nie? Zobacz. Nie widziałem. Widziałeś to, Piotrek, czy nie? Nie. Ciekawe, o czym to będzie. Kurwa, POE pewnie znowu. Grinding Gear Games, ale essa. To wszystko... I co, myślisz, że Piotr z Grinding Gear Games się dogadał? Nie no, przecież to jest duża firma, a on jest jakimś z Polski, raczej nie wiedzą w ogóle, gdzie leży Polska. 8 grudnia? To dzisiaj! Polska Liga, to dzisiaj! Ale essa. Kurwa, ale na hardkorze, to przecież... No właśnie przejebane! Ej, kurwa, ale... Patrz, na przykład, ja też zamierzam grać w POE, no nie? No. I myślisz, że jak Piotrek by to lepiej przekminił, a to kurier w ogóle, a myślę, że to będzie Piotrka film, to mógłby zrobić esteka, ja bym wtedy zagrał i by była gitara siema i może więcej osób by dołączyło, nie? No to byłoby pewnie bardziej medialne, no. Byłoby, no. Ej, czy on ma jakiś... ten? Forsquid Macro, czy po prostu wyszedł z gry, taki instant? Ma Forsquid Macro. I za późno je kliknął? Tak. Ej, a nie są, on mają w ogóle 98 poziom. A nie masz wrażenia, że nie ma sensu grania Haseka, jak grasz na Forsquid Macro? To jest ciekawa kwestia, bo... To powinno być wyjebane z gry imą. Słuchaj. Generalnie GGG otwarcie mówi, że są dwie rzeczy, które mogą zrobić. Albo zostawić Forsquid w grze, albo sprawić, że ludzi jak będzie decekować, to będą tracić postać. W sensie, że wiesz, jakby to jest złe i to jest złe. Aha, więc no dwojga tak, złego, no, deceki, no. Tak, więc dwojga złego wolą, żeby DC Macro istniało, ale minus tego jest taki, że muszą projektować trochę też fajty wokół Forsquida, więc na przykład jest więcej takich one-shotów i tak dalej, więc gra jest zbalansowana jakby ze świadomością, że to istnieje, więc jest dużo one-shotów przykładowo. Ale poczekaj, DC Macro nie jest po prostu wyjściem z gry, a jest jakimś specjalnym makrosem, który odpina cię od internetu w POE? No tak, że nawet jak ci gra sfrizuje, to możesz jakby przesłać pakiet, żeby cię tam rozłączyło. Kurwa, przykład... to powinno być wyjebane totalnie jakoś. No, w POE 2 tego, w POE 1 musieliby całkowicie to przebudować, a w POE 2 będą mieli do tego tech, bo w POE 2 powiedzieli, że jak wyjdziesz w trakcie walki, tak jakby czas się zatrzymuje. Aha, przynajmniej tak, o kurwa, jest zamysł. Zajebiste by to było. To ci kontynuuje i to będzie taka osłona zarówno na te deceki, tak jak teraz, ale też w formie lepszej, bo nie będzie takim panic buttonem, a to też oznacza, że będą mogli inaczej projektować te walki. Bardziej jak takie właśnie... To dobrze brzmi. No właśnie nie wokół one-shotów jak teraz. Ale to nadal będzie musiał mieć jakiś grace period 2-3 sekund po wejściu do gry, nie? Dasz radę, no, Deathgamer. No przydałoby się. No dobra, dawaj dalej. Co to za ziomek? Nie znam go. Siku. Bardzo dobry gwiazdka. A ten? A tak. Ej! Kurwa! To jest cosplay Lies of P typ zrobił. Ja pierdolę. Ale nawet dobrze mu wyszło. Podobny. No, dobrze mu wyszło. Ej, ale patrz, Piotrek, ty tutaj reklamujesz Endorfy, a po lewej SPC Gear. Kurwa. O, a to ci sami. Co wy, czemu wy się tak na tym Exarchu wypierdalaliście? To Uber Exarch. No wiem! Kurwa, no, ale... groźny to chyba jest, jakiś ale widowiskowy z tymi kulami. O, no. Ten boss świetnie wygląda, ja bardzo lubię. To chyba jakiś definitywny misklik chyba poszedł przy tym deadzie, co? No to też, wiesz, straszna panika, nie? Mówiąc szczerze, no. To w ogóle było moje pierwsze podejście do Ubera kiedykolwiek. A Exarch, a tych kul nie można przeskoczyć daszem? Czy jak zdaszujesz, to przechodzisz przez nie? Czy dasz jest teleportem, czy możesz jakimś flame dashem, czy coś? Jak widzisz, tu w ogóle w tym momencie mi się chyba dopiero co odnowił flame dash. Więc w tym jakby... Nie widzę, no jest jeden stack, no. Bez kitu. Hej, ale taki Uber Exarch na Ruflesie to musi być w chuj ciężki, nie? Tak, chyba na... Najtrudniejszy. No. Tragedia. Bo tam jest najwięcej movementu, nie? Z wszystkich tych Uberów. No i jeszcze do tego dochodzi fakt, że ty masz ten jeden movement skill na Ruflesie, ale... Który, kurwa, skacze o 3 metry. Ale już nawet nie chodzi o to, jaką odległość przeskakujesz, tylko że on ma kolizję. W sensie, że jak wskoczysz tak nim, tak, to ty dostałbyś tą kulką. Mi się wydaje, że na Ruflesie się chyba movement speed to jest najważniejsza statystyka, kurwa. No, generalnie jak był Diablo. Właśnie, jak był ten wyścig bossów na Ruflesie, no, to udało się je zrobić, wydaje chyba mi się, że dwóm osobom, Ubery, ale to tylko dlatego, że był najbardziej OP build wszechczasów, akurat dostępny, który był tylko w tym patchu, to był, słuchaj tego, to były trapy,
które aktywując się stawiały totemy, które ginąc wybuchały i nakładały poison. I jak to się było to nazywało? The Rejuvenation to totemy to były, ale to był trapper generalnie. To było generalnie. 3 ligi temu, nie? Czy tam 4 ligi, to jakoś niedawno, nie? To było. To słyszałem o tym, że to był jakiś taki totalnie pokurwiony build. Wow, ale efekt skakujący. A co myślisz o tej nowej lidze? Bo mi się to strasznie wizualnie z Sacred Grove'em kojarzy. Ja nienawidzę Sacred Grove'a. A podobno jest dobry Sacred Grove do farmienia, nie? Jest dobry, chociaż to od kiedyś był dużo lepszy. Ale no też nie lubię. To mi się skojarzyło początkowo z Delve'em mechanicznie. I to w ogóle potem było Frequently Asked Questions. W sensie gadali sobie. I była tam nawet taka wymiana zdań twórców, że Chris Wilson zaczął mówić, że it feels kinda like Delve. I go tam Jonathan uciszył. No, no, not... Not like Delve at all. Chyba okay. Tak... Aha. Społeczność. Ej, muszę wam powiedzieć taką małą trivię. Piotrek mi zaproponował uformowanie jakiegoś bountisa społeczności, ale powiedziałem, że ja bym chciał zrobić jakiś z Blizzardem, a jak Piotrek ma to sponsorowane przez jakąś firmę, to nie chciałbym takiego negatywu tam zaznaczać. Ale ja mówiłem, że to można tak zakamuflować, na przykład psia zamieć. I to nie brzmi ofensywnie. No właśnie, chodziłoby o tego pieska, no nie? Co ty masz na awatarze? Dokładnie. No kurwa, ale szybko. Już jest za 20 bounty'sów. O, to jest mój genialny... Wiem, znam to, to akurat widziałem, no. Ile ty masz godzin w POE, kurwa? Z 8,5 tysiąca. Jak ty do tej pory, kurwa, możesz nie mieć nawyku wychodzenia z gry, jak gadasz z czatem, w sensie wychodzenia do miasta? No, czasem człowiek myśli, że jest bezpieczny po prostu. No, czasem taką iluzję sobie zrobi, że wybił wszystko, okej, to na chwilę gdzieś odpiszę. Coś takiego jest. Ty, a by the way, to jest jedna z najgorszych lokacji. W sensie, lokacja jest fajna, no nie? Ale to są najgłupsze questy w grze i najgorszy boss w grze. Nienawidzę tego, kurwa, elementu kampanii. Bo musisz przesuwać to gówno takie. No, to jest eskorta zakamuflowana. To jest eskort kurwa, quest. To jest idiotyczne. Nienawidzę tego, nie? Mhm. Same. Ja se śpię. Gdzieś. Ja se śpię. O kurwa. O, co? Jestem uwolniony. Ty Piotrek, ty masz coraz większego wąsa. Coraz większy. No. Ej, ale byski tu ten iter. To jest iter? Mhm. Tak. Peter też tak, kurwa zjadasz. Na Ruflesie, Uber w chuj ciężki musi być. On jest bardzo szybki. On ma bardzo. Trudniej... On ma w ogóle wielkie OE, nie? Na pewno dużo trudniej uciec od takich prostych potencjalnych taków, jak to Hanger. No. No. Mi się wydaje, że bo najmniej movementu takiego stricte typowo pod Ruflesa, to chyba Sirus ma kurwa. Nie? Kurde. No, bo w Labirynt chyba tak byłby najgorszy, nie? Zazwyczaj movement skillów i tak nie używasz na labiryncie, tylko jakiś quick. No właśnie. No chyba, że masz tak fajnie go przesuniętego, to idzie wyskoczyć, nie? Ale... Tylko wiesz co, na Haceku Uber Sirus Labirynt jest tak popierdolony, że większość buildów, którymi próbujesz tankuje. Robić Uber Sirusa, robisz wszystko, co się da, żeby to wytankować. Generalnie nie idziesz na Uber Sirusa, dopóki nie jesteś w stanie wykminić sposobu, żeby wytankować meteoru. No. Czyli stoisz, walisz potę przy okazji, nie? Masz tak build ogarnięty. No, coś tam się wymyśla. Ty, to mi się wydaje, że na Ruflesie, kurwa. To może źle brzmi, nie? Ale tak stricte pod względem projektu walki, chyba Sirus jest najmniej movementem teoretycznie, nie? Może? Musiałbym się zastanowić. Możliwe. A może Uber Elder? Bo on bardziej polega na takim odpowiednim używaniu przestrzeni, którą masz, no nie? No, ale też kurde. Ale tam jest dużo, kurwa, bo jest dwóch jebańców, nie? Tak, ale do tego masz też takie aspekty, jak na przykład potężne slamy, od których jak nie możesz sobie po prostu odskoczyć, to jest bardzo ciężko. Na przykład, wiesz, tam strzela w ciebie kulkami Shaper i w tym samym czasie Elder robi slama potężnego. No właśnie, no to jest dużo takich właśnie, momentów to jest bez odskoku. Straszne to jest. A kto jest jeszcze? Jest Elder,
Iter. Maven. O kur... Widziałeś Super Maven? Jak działa? Nie, nie widziałem. No to na przykład, a nie ma większy promień chyba, tak? Masz zamiast czterech, masz osiem ich, czy nie? Jak robi. A taki... nie, masz moby! Masz osiem tych, tak? Skurwieli tak, wewnątrz. Dokładnie, więc masz straszny zamęt, a jest jeszcze dużo takich dodatkowych elementów. Na przykład jak ma ten taki skill, który mówi don't move, żebyś, albo stay still, żebyś stał w miejscu i takimi grabkami cię przejeżdża, to jak tylko się tym musnie, to wyłącza ci regenerację, jakąkolwiek odzyskiwanie zdrowia i energy shielda na 10 sekund. O kurwa. No. Ty to, ona jest giga ciężka na haceku w takim razie, tak mi się jest wydaje, nie? Jest pojebana. No, no, no. Ty no, to musi być giga przejebany na haceku, to chyba instatepa wtedy leci, co? Jak się muśnie? No, wypadałoby, chyba że masz nerwy ze stali. Bo na haceku możesz na Uberze użyć tepy, ale musisz się wytepać do miasta, tak? Albo możesz DC-ka sobie dać. To znaczy musisz wylogować, no i kontroluje, jakby twoim limitem są portale. Okej. Okay. A tu na przykład jest taka ciekawa kwestia, że Sirusa generalnie, jak musisz wylogować, to zazwyczaj już jakby odpuszczasz, bo Sirus jest tak popieprzony. Aha, że jak możesz... wejdziesz, wiem, no. No. A dlaczego w sumie, co jakbyś w labiryncie się musiał wylogować, to wejdziesz i znowu na meteor, tak o to chodzi? Może cię przetepać do siebie na przykład. Ale powiem ci w ogóle, a propos tego logout makro, dlaczego to nie jest aż takim wielkim cheatem, jak mogłoby być na tych bossach, bo na przykład jak masz coś w stylu ball face albo memory face, czy to właśnie na to... Jakbyś padł, to skipujesz tę fazę i idziesz dalej, nie? Wiem. Tak. No. A jak wylogujesz z tej fazy, to od razu jak wejdziesz, ona się powtarza od początku. Nie skipujesz jej logoutem. W sensie, a na seku to nie jest tak, że jak padniesz, to ona się nie skipuje, tylko się kontynuuje, ale możesz wejść i masz ten 10-sekundowy grace period, nie otrzymywanie obrażeń i skipniesz obrażenia, ale jak zjebiesz to i o tym nie wiesz, to może ci zabić jeszcze raz chyba. No, coś takiego. Generalnie jest szansa ominąć mechanikę, Dedem. O to mi chodzi. Wiem, bo nie robię tak memory game'a na Mavence. No. Ja nie potrafię tego gówno zrobić, stary. To powiem ci, że to jest kwestia praktyki. Ja miałem straszne problemy z tym, a teraz jest całkiem spoko. Wiesz co? Ja, bardzo duża część moich problemów związana z tym była, że grałem Vortexem, kurwa. I syf na to ja też mało widziałem, no. Też powiem ci szczerze, że to jest duża kwestia twojego skilla w zarządzaniu walką wcześniej, bo jeśli masz nażgane digenów na arenie, to jest dużo większa panika, dużo większe, dużo bardziej chaotycznie to grasz. Jak idealnie zagrasz wcześniejsze fazy. To są takie mikroskillsy, no nie? Tak. Jak ładnie zagrasz te digeny, to od razu łatwiej się robi memory game. No. Piotrek, a robisz 7-7 w tej lidze? No jasne, że tak. A fajna muzyka, z czego to jest? Z Karazanu jakiegoś, kurwa. To jest z Poe, ale czekaj, nie pamiętam z którego momentu. Później idzie z Mr. Boxów taumaturgii, spoiler. Cześć, bardzo się cieszę, że mogę was zaprosić na cmentarzystę. Czyli na prywatną ligę, taką którą marzyła mi się od... Jezu, czemu się kurwa tak świecisz? Wielu miesięcy i w końcu mam okazję ją zrobić. Cmentarzysko odbędzie się lada moment, już 8 grudnia o 20. Ten piątek. Każdy może dołączyć, a nagród jest naprawdę dużo. Zobaczcie zresztą sami dział nagród na naszej stronie poecmentarzysko.pl. Pula nagród cały czas rośnie, gdy hojni członkowie społeczności wymyślają własne bounty, czyli wyzwania. Czemu sobie nie wziąć tego mikrofonu Sendorfi, co wygląda jak SM7B? Wiesz co, nie wiem o który ci chodzi, natomiast mogę ci powiedzieć, że tutaj to jest mikrofon, którego zazwyczaj nie korzystam, ale to jest taki, który był mobilny, że mogłem, bo ja generalnie... Wyciągnąć go, no. Bardzo musiałem tutaj pokombinować, żeby to nagrać obecnie w środku nocy. Ja to nagrywałem telefonem w ogóle. To był najbardziej mobilny mikrofon, który posiadam. A ty teraz jak masz ten mikrofon Sendorfi, on jest pojemnościowy czy dynamiczny? Kurwa, ma plujkę, nie wiem co ci powiedzieć. Które można wykonać, by zdobyć określoną nagrodę. Czasem to pieniądze, czasem to sprzęt gamingowy, czasem 3 kg żelek. Tak jak mówiłem wcześniej, każdy może dołączyć, więc nawet jeśli nie czujesz się pewnie na hardkorze, dołącz. Jeśli zastanawiasz się, hej, czy mam szansę wygrać, raczej nie, jestem słaby, nie martw się. Struktura nagród jest specjalnie złożona w taki sposób, by nawet osoba, która nie radzi sobie zbyt dobrze na hardkorze, też miała szansę coś wygrać. Nawet jeśli grasz od niedawna, spora szansa, naprawdę, że i tak coś wygrasz.
a dla najlepszych czekają nagrody główne. Dołączenie do naszej ligi jest dziecinnie proste. Po prostu wchodzisz na naszą stronę, klikasz jak dołączyć i tutaj masz opcję, by kliknąć w link. Ten przenosi cię bezpośrednio do naszej ligi, gdzie będziesz miał okazję kliknąć request to join. A jest jakaś maksymalna liczba slotów na prywatną ligę? Nie, nie istnieje nic takiego. No ale to cały czas muszę dokupować, mówiąc szczerze. Generalnie to był... Miałem wymówkę w końcu, żeby kupić ten najdroższy supporter pack, który jest obleśnie drogi. No bo wiesz, punktów potrzeba, żeby to ładować wszystko. Ile kosztował? $480. Ja pierdolę. A ty nie zbierałeś ostatnim przypadkiem w celach donate'ów na nową kamerę, którą jeszcze nie kupiłeś? Tak, bo mieliśmy się zgadać, żebyś pomógł mi dobrać, ale... Ale był supporter pack w promocji. Spoko, Piotrek, widzowie są jak koty, oni zapominają po tygodniu. Nie przejmuj się. O kurwa. Tomas, a może czyli wydałeś 2000 zł na darmową grę? To znaczy nie, wydałem tylko 1000, bo to 240 wydałem wcześniej na inny supporter pack i teraz mogłem to upgrade'nąć, tak jakbym wydał tylko 240. Slotów? Wiesz co, w tej chwili slotów jest 240. Okej. Okay. Ej, a może... Ja bym widzą kazał doładowywać, nie? Gdybym taką ligę robił. A może jak zrobiłbym bounty na mieszankę studencką? Kurwa, myślałem, żeby zrobić bounty na 8 milionów osób. O! Jak tylko to zrobisz, ja cię dodaję i po zalogowaniu do gry będziesz tu widział cmentarzysko u Piotra, jeśli chodzi o hard... O kurwa, stary, jak myślisz, jaki procent osób dołączających do twojej ligi zrobi nową postać i nie będzie grało na lidze? Że nie ogarnie. Że nie ogarnie, żeby dołączyć do prywatnej ligi, tylko po prostu zrobi na nowej lidze postać. Jezu, nie wiem, bo regularnie mam na przykład widzów, nowych graczy, nie? I gość mi na przykład przychodzi, widać, że już grał parędziesiąt godzin i mówi... Kurwa, no nie wiem, stary, mam ten 40 poziom i nie widzę tych jakoś gemów, co masz w poradniku, coś masz źle w poradniku, potem się okazuje, że gość na rufle się grał. Często się zdarza coś podobnego. Piotrek, to zaznacz, kurwa, ludziom mocniej, jak zrobić, bo to nie jest tak logiczne w POE. Będziesz miał multum osób, co, mówię ci, zrobi postać na nowej lidze i nie będzie wiedział, jak dołączyć do twojej. Zrobisz, ja cię dodaję. To dodam to do strony. Po zalogowaniu do gry będziesz to widział cmentarzysko u Piotra. Jeśli chodzi o hardcora, na tym kanale pojawił się też film, jak przeżyć kampanię na hardkorze. I naprawdę, wydaje mi się, że gdy zapoznacie się z nim i wybierzecie dobry build, to nawet przy niskim doświadczeniu z POE dacie radę. Dzięki, Piotrek, za drugi miesiąc. Spróbuj swoich sił. Wejdź na poecmentarzysko.pl. Nie no, widzowie, Piotrek tutaj mówi, namawia ludzi do HCK, no nie? Chce dać i jeszcze najgorsze, bo daje im tą pierwszą dawkę darmową ligę za darmo i mówi, że HCK jest fajny. Nie. A potem wciąga. O! Tak właśnie dealerzy, kurwa, zobacz, funkcjonują. Zobacz, co możesz wygrać, zobacz, jakie są zasady, zobacz, jak dołączyć. Pada jeszcze i wygrywaj. Nagroda jest. A jeśli nie chcesz grać, nie przekonało cię to, ja myślę, że możesz dostać za darmo. Wszystko na Twitchu, na twitch.tv/PiotrMaciejczak, nawet i po 16 godzin dziennie. Warto też wspomnieć, że przez pierwsze dni będzie można za darmo zdobyć Tygrysa, znaczy peta do Path of Exile, po prostu za oglądanie Twitcha. Tyle. Naprawdę się cieszę, że mogliśmy zrealizować to wydarzenie. Ej, a te dropy ja też mogę sobie zorganizować, czy to jest po prostu jak będziesz grał w POE, to twoi widzowie będą zdobywać. Okay. Więcej informacji poecmentarzysko.pl. Na koniec chciałbym podziękować każdemu, kto sprawił, że jest to możliwe. Czyli w tym wypadku Tekilenowi, który zmontował ten film. Angel, który odpowiada za naszą stronę. Oraz oczywiście naszemu partnerowi Endorfi, który umożliwił nam rzucenie w was taką ilością nagród. Tyle. Dzięki wielkie. Do zobaczenia już 8 grudnia. Tutaj muzyczka na końcu. To jest z Mystery Boxa w ogóle to lista. Nie, kojarzy mi się z outro z anime, kurwa. Jak ocenka? Co? Czego? Trailera. Filmu? Ciebie? No. Trailera? No. Kurwa, spoko. Mega fajna inicjatywa. Wiesz, że jestem bardzo dużym fanem tworzenia tego typu inicjatyw, no nie? Lubię, jak ktoś ma taką zajawkę na grę i próbują przenosić na inne osoby i angażuje je w taki sposób, no nie? To jest dokładnie, stary, to samo, co Nadine bardzo często robił w speedrunach Diablo. I wydaje mi się, że coś takiego jest bardzo potrzebne, kurwa, w takich społecznościach. To możesz swoich widzów zachęcić, że warto wziąć udział według ciebie? Kurwa, moim zdaniem nie warto, bo to Hacek, więc mi każdyś kłamać. Powiem ci, dobra, to ja ci powiem tak. Jak grałbym Haseka, to bym bardzo, to wolałbym to zagrać niż zwykłą ligę, ale no nie gram Haseka, kurwa, no nie? Wiesz dlaczego ja bym na przykład wolał to zagrać niż zwykłą ligę, ale to jest znowu personalne. Ja lubię grać tak jakby shared trade'a, czyli ja że też. Robisz,
Czyli, że robisz wyzwanie na przykład, okej, okay, gramy w 8 osób i robimy sobie share loota i nie korzystamy z czegokolwiek innego, no nie? Bardzo to lubię. Dlatego wydaje mi się, że na przykład taki challenge, co ci mówiłem, że moglibyśmy sobie zrobić, czyli zrobienie Uberów w Duosie, ale tylko na share loocie, by mogło być giga zajebiste, no nie? Ale ja się, stary, w 100% zgadzam, bo ja na przykład właśnie dlatego przestałem grać na tradzie w pewnym momencie, że nienawidzę tego, jak wszystko, co robisz, nagle przeliczasz na chaosy. Tak, tak, więc myślisz sobie, zrobiłbym to, ale kurwa, no nie opłaca mi się, więc nie robisz tego, co lubisz. SSF mnie od tego uratował, a taki sharp trade, o którym mówisz, to jest po prostu idealny... Ja nie lubię stary właśnie dlatego open trade'ów. No, w POE go gram, bo jestem słaby w POE po prostu jeszcze, nie, bo mam bardzo mało godzin, jego nie rozumiem. Ale na przykład w Diablo takim, to ja, stary, nigdy nie gram kurwa na Battle.net. Nie lubię grać w Battle.net, a wolę grać SSF-a, no nie? I w POE, jak miałbym więcej godzin, też bym i grałbym szybciej, to też bym na pewno wolał grać SSF-y, no nie? A myślisz na przykład, że jakbyś się wciągnął trochę więcej pograł. Chciałbyś zrobić dla widzów taką jakąś większą ligę fajną, ambitniejszą na SC Trade'a? Nie, na SC Trade'a. No może na SC Trade, kurwa, może, taką właśnie z widzami, ale no ja najbardziej, stary, się skłaniam ku Ruthlessowi, wiesz? No to tutaj trudno będzie przekonać ludzi, nie? No ale właśnie, sam się przekonałeś na tym. No, ale to dlatego właśnie ja bym wolał grać SSF Ruthlessa, no nie? Do mnie Ruthless najbardziej w POE przemawia. Bo, wiesz, kurwa, w Ruthlessie masz, stary, ten element, jak dropisz support Dżema albo Aurę, to się czujesz, jakbyś Hyrunę wydropił. I sobie myślisz, no. O kurwa, Determination wydropiłem, nie? Ty patrz, ale jak zrobisz taką ligę dla widzów na POE 2, to jak na Ruthlessie w sumie. No, tak. No właśnie. Na POE 2 to... Czyli co, mówisz, że oglądamy te Video Game Awards? Tak, no.